Wy także macie teraz, oprócz oczywiście przede wszystkim obowiązków związanych z synkiem, no też przeprowadzkę. Jak to wszystko godzisz? Na jakim to jest etapie? Dużo pokazujesz na swoim Instagramie, ale wiesz, zawsze tak lepiej porozmawiać face to face. Nie godzę, absolutnie nie godzę. Jest chaos, jest bałagan. Jak już myślimy, że się zaraz wprowadzamy, to jeszcze coś się psuje po drodze. I nie godzę, ale po prostu żyję w jednym wielkim chaosie obecnie, ale po prostu akceptuję to, bo nie mam na to wpływu. No, muszę pracować. Tutaj dzisiaj wyszłam wyjątkowo tutaj wesprzeć duet MMC, ale tak, to jestem w pracy albo z Dzidziusiem, Alek jest na nagraniach, jak nie jest na nagraniach, to jest na budowie i mamy nadzieję, że od grudnia odpoczniemy, bo w grudniu się wtedy dla mnie i dla Alka troszeczkę zwalnia. A co z kosztami? Jesteście w tej grupie, która założyła jakiś budżet na wykończenie domu i tak dalej i jednak finalnie przewyższyliście, czy mieścicie się, czy zrezygnowaliście z czegoś? Wiesz co, my nie jesteśmy dobrzy w liczby i my po prostu no, bardzo źle do tego podeszliśmy, już nawet nie chcę liczyć, ile pracujemy na bieżąco i na bieżąco wydajemy, no tak to wygląda, chociaż powinno się założyć jakiś budżet, ale nigdy nie znam ani jednej osoby, która założyła budżet jakiś i się w nim zamknęła. Okej. Okay. Remont. No tak. W Polsce i nie tylko, bo chyba wszędzie jest w sumie drogo. Tak. Ale wspominałeś też coś, że kiedyś może w przyszłości będziecie chcieli inwestować w nieruchomości za granicą. Jest takie gdzieś marzenie, żeby mieć drugą lokalizację, gdzieś słońce, bo ja kocham słońce i może, nie wiem, jakaś Hiszpania czy coś, ale to jeszcze, my dopiero tutaj musimy ten dom skończyć.